Cześć, witam w kolejnym odcinku Shortów Hakera. Będę teraz kontynuował produkcję gry z kotkiem poruszającym się po labiryncie. Mój kotek, który poruszał się po labiryncie, dochodził do niebieskiego pola, nie mógł wchodzić na szare pole. Zajrzyjmy do zadania. Od poprzedniego filmu troszeczkę się tutaj zmieniło, czyli na stronie hakerb7.pl materiały, scratch, zadania, kotek w labiryncie. I tu znajdujemy dodatkowy etap drugi, w którym opisane jest, co następuje. Każde wejście na szare pole powoduje stratę życia, których kotek ma 7, no jak to każdy kot, który ma 7 żyć, na starcie gry. Po utracie żyć do zera, gra się kończy z napisem Game Over i kotek miauczy żałośnie. Czyli do naszej gry, do momentu, kiedy kotek dotyka koloru, trzeba dołożyć jeszcze utratę życia. Żeby wykonać życia, korzystam z sekcji Dane, utwórz zmienną. Zmienną, nie listę. Część osób na zajęciach tworzy tutaj listę. Nie, lista to jest zestaw zmiennych, zestaw informacji. Tak, na przykład lista zakupów do sklepu. Natomiast tu chcemy jedną informację zapamiętać. Ile kotek ma żyć? Czyli nazwa zmiennej życia. Dla wszystkich duszków, czy tylko dla tego duszka? No nie ma tu na razie innego duszka, ale mogę zrobić tylko dla tego duszka, żeby było w nazwie kotek życia 0. Po utworzeniu zmiennej pojawiły mi się dodatkowe opcje z nią związane, czyli ustaw życia na 0. Ja chciałbym je ustawić na 7, ale kiedy ten bloczek z ustaw życia na 7 przeniosę do kiedy naciśnięto flagę, czyli kiedy rozpoczęto grę. Jeden raz, nie zawsze, nie do pętli zawsze. Gdyby było w pętli zawsze, zawsze by mu się odnawiały te życia. On jeden raz po starcie gry otrzymuje 7 żyć. No i teraz trzeba dołożyć zmniejszanie, czyli zmień życia o minus 1 i taką wartość wklejamy w każdym momencie, w którym jest skucha, w którym jest wejście na szare pole. Czyli zmień życia o minus 1 i to sobie wklejam tu, tu i tu. No i spróbuję, czy mój system działa. Start gry. A, jeszcze warto by go na starcie przenosić też na sam start. Czyli idź do jeszcze po ustawieniu żyć, idź do minus 180 na 122. Tego nie ma w zadaniu, ale myślę, że to jest naturalne, że po każdym starcie kotek ma startować od samego początku, czyli jeżeli zajdę w inne miejsce, startuję grę od nowa, kotek startuje z tego punktu. No więc teraz próbujemy. Póki jest OK, skułem się 6 żyć. 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. No właśnie, nie oprogramowałem jeszcze nigdzie, co ma się dziać, jeżeli życia dojdą do odpowiednio niskiego elementu. Gdzie to oprogramować? No najlepiej w tej części, w której sprawdzam, czy kotek dotyka koloru. No bo tam jednocześnie sprawdzam, czy kotek wygrał, dotyka koloru i mogę też sprawdzić, czy kotek przegrał, czyli utracił życia do zera. Kolejna instrukcja warunkowa, jeżeli, tak jest, doklejam ją po sprawdzaniu, czy kot wygrał, jeżeli czujniki, przepraszam, nie czujniki, tylko wyrażenia, tak, mniejsze, no na przykład mniejsze, mogę sprawdzać, czy jeżeli życia równają się 0, a mogę też sprawdzać, czy życia są mniejsze od 1. Czyli jeżeli dane życia mniejsze od 1, no to skoro mniejsze od 1, to znaczy, że przegrał. I co ma być wtedy? W zadaniu jest napisane napis game over i kot miauczy żałośnie. Czyli powiedz game over i zatnij się na piszczeniu. Game over, tak, i zatnij się na piszczeniu, czyli
pętelka zawsze, tak, czyli wewnątrz pętli zawsze będzie wredna pętla zawsze, która będzie mówiła: zagraj dźwięk miał i czekaj. Zużywam życia. Zadanie wykonane. Nasz kot po przegraniu miałczy żałośnie i wyświetla napis Game Over.